Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, i witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, robimy dalej tą zagadkę, która była w poprzednim odcinku. Nadal nie wiem, jak ją zrobić. Znaczy, podejrzewam jak, ale jeszcze nie wiem. I zobaczymy, czy musimy tutaj zabić Susan. To jest pytanie za milion punktów. Co się stanie, jak użyjemy teraz tego? Susan ucieka. Dobrze mi się wydawało. Musimy ją doprowadzić do tamtego momentu. Bo jeżeli zabierzemy panel, to ona z automatu się cofa. Że tak powiem, niepoprawnie cofa w tył. Nie można się cofać w tył. Znaczy, zawsze się cofa do tyłu. Masło maślane. Zabierz dźwignię. No i teraz dobra, pytanie. Czy my musimy użyć tutaj tego? Teraz? Obsłuż. My ją musimy zabić. Weź dźwignię. Rozumiem, że teraz musimy tutaj zrzucić to. Obsłuż. Zabieramy ostatnią dźwignię. Pytanie, czy to nam da jakieś inne zakończenie? Obsłuż. Dobra, zabiliśmy Susan. Tylko co teraz? Czy nam coś to dało? To zamknięte. Serio, uwielbiam ten soundtrack z The Cat Lady. Po prostu coś pięknego. Nie wiem, czemu się skończył już w tej chwili. Nie mam pojęcia, czemu się skończył w tej chwili. No i co? Czy my teraz musimy iść do tej windy? No definitywnie to była trójka. Tu była ósemka, a tu była czwórka. Ta winda chyba nawet nie była... A, dobra, zielone światło. Ona nie była w ogóle zasilona. Więc i tak musielibyśmy tu przyjść. Do widzenia, inny świecie. Gdzie nas to zabiera? Masa trupów. Ciśnienie nas zgniata. Czy to ty za moimi plecami, Mitzi? Pani Ashworth, myślałam, że pani nie żyje. Widziałam, jak napas zdurzył panią w głowę. Ja? Martwa? Nie. Jestem twardą dziewczynką. Nie da się mnie tak łatwo zabić. Ale jak to możliwe? Przestań zadawać głupie pytania, nie mam tu czasu. Spokójmy się, dobrze? Tak, jasne. Dam radę. Co to? Taśma klejąca? Tak, miał tego ze sobą mnóstwo. Może uda nam się rozerwać taśmę, jeśli dość mocno szarpniemy. Nie szkodzi spróbować.
Bez sensu. Jesteśmy całkowicie owinięte tą przeklętą taśmą. Jesteśmy kokonami, zawieszonymi w sieci, czekający na bycie zjedzonymi. Ale gdzie jest pająk? Zamierza się z nami najpierw zabawić, prawda? Weź się w garść. Przestań pieprzyć. Przeszkadzasz mi myśleć. Więc jakieś pomysły. A co z tymi wytrychami, które zawsze nosisz ze sobą? Zrobił ci krzywdę? Dobra, zapytajmy się najpierw, czy zrobił jej krzywdę. Ten drain ma cholernie mocne uderzenie. Trochę boli mnie głowa, ale myślę, że nic mi nie będzie. A co z panią, pani jej? Ja? Świeżutka jak stokrotka. Ale poczuję się lepiej, kiedy uporamy się z naszym nieprzyjemnym gościem. Myśli pani, że zamierza nas zgwałcić? Nie, nie zamierza. Nie bój się, coś wymyślę. Po prostu poczekajmy, aż wróci. Wcześniej czy później zawsze popełniają błąd. Pani A? Przepraszam, że panią znerwowałam. Nie powinna była tak panią naciskać. Przykro mi też z powodu kubka. W porządku. Było, minęło. Co z tymi wytrychami, które zawsze nosisz ze sobą? Wiesz, te, które dostałaś od taty i których użyłaś do włamania się tu. Ale nie jesteśmy zamknięte w pokoju, prawda? Jesteśmy związane taśmą klejącą, gdyby pani wspomniała. Jak miałby nam pomóc wytrychy? Nie wiem, pewnie są ostre. Mogłabyś ich użyć do przecięcia taśmy. Więc jeśli tak, i tak nie mogę ich dosięgnąć. Więc zapomnijmy o tych wytrychach, jak myślę o czymś innym, dobrze? Użyjmy więc do ostrego noża, no nie. A może? Co? Ma pani nóż? Tak, ale przykro mi. Właśnie przypomniałem sobie, że nie mogę go dosięgnąć. Więc zapomnijmy o nożu i pomyślmy o czymś innym, dobra? O, jest pani okropna, pani jej. Naprawdę uwierzyłam, że ma pani nóż. Nie powinna pani żartować z takich spraw, wie pani? To okrutne. To nie był żart. Okłamałam cię. A ty kłamałaś na temat wytrychów, prawda? Naprawdę wcale ich nie masz. Kim pani jest, żeby nazwać mnie kłamcą? Nie mogę dosięgnąć tych cholernych wytrychów. To prawda. Naprawdę? Tak, ale najwyraźniej moje słowo nie wystarczy. Wie pani co? Pokażę ja pani, kiedy to się skończy. Jeśli nie zostaniemy posiekane na małe kawałeczki, spakowane do reklamówek i wrzucone do śmietnika, znaczy się. Może do tego nie dojdzie. Może po prostu wyrzuci nasze ciała do rzeki albo zakopie je w lesie. Może nie będzie żadnego siekania. Zawsze optymistka. Więc, jakieś pomysły? Nie za wiele. W zasadzie żadnych. Przykro mi. A pani? Co pani uważa, że powinniśmy zrobić? Powinniśmy zabić tego pojeba. Czym? Jesteśmy związane. Zamierza pani walić w niego głową, aż umrze? Tak zrobię, jeśli nie będzie innego sposobu. No dalej, musi być coś bardziej sensownego, co mogłybyśmy użyć. Nie zamierzam tu umrzeć. Nie w ten sposób. Może razem uda nam się wyrwać tą rurę ze ściany. A jak to by miało nam pomóc? Przestań zadawać głupie pytania i ciągnij ze mną. Przytrzymaj, aby szarpać rurę. Rozumiem, że to ciepła woda. Świetnie, właśnie tego potrzebowałyśmy. Zimnego prysznica. Kiedyś lubiłem kwiaty, wiesz? Jak każdy inny, a może nawet bardziej. Był taki facet. Powinnam od początku powiedzieć mu, że nie jestem zainteresowana. Ale tak nie zrobiłam. Może byłam zainteresowana. W pewnym sensie pewnie raczej mi to schlebiało. To było 10 lat temu. Trudno mi sobie teraz go przypomnieć. Robił to co tydzień, bo wiedział, że Eryk jest w pracy i jestem sama w mieszkaniu. Więc w każdą piątkową noc zasyłałam przez niego kuriera kwiatowego. Kim jest Eryk? Twoim partnerem? Moim mężem.
Był taksówkarzem, pracował w każdy weekend, a ja wciąż byłam na urlopie macierzyńskim. Zoe, nasza córeczka, miała wtedy tylko pół roku. No, 5 miesięcy i 28 dni dokładnie. Miałaby teraz 11 lat. W każdym razie, w ten piątkowy wieczór kurier dostarczył wielki bukiet najpiękniejszych lilii. Normalnie wyrzuciłabym je ze śmieci, ale naprawdę mi się podobały. Były niezwykłe, absolutnie powalające i wyglądały na bardzo drogie. Patrzyłam tam, przyglądając się im oniemiała. Na początku nawet nie usłyszałam dzwoniącego telefonu. Ale wtedy usłyszałam głośno i wyraźnie, jakbym obudziła się z dziwnego snu. I wiedziałam, że to on dzwonił. Młoda Susan. Telefon dzwoni. Chcesz odebrać? Odbierzesz? Powąchaj. Zapach jest słodki i złowieszczy. Podziwiaj. To najpiękniejsze kwiaty, jakie kiedykolwiek dostałam. Uwielbiam je. Są absolutnie piękne. Czytaj notatkę. Jest tu napisane. Wiem, że pewnego dnia powiesz tak. Jeśli mam je zatrzymać, powinnam pozbyć się liściku na wypadek, gdyby Eryk je znalazł. Jak ma je nie znaleźć, skoro są na wejściu? Susan! Ale to mieszkanie jest zupełnie inne. Da się przejść po lewo? Nie. Ja chciałabym najpierw odebrać telefon. Podobają ci się kwiaty? Są bardzo ładne. Prosiłam cię, żebyś nic mi nie przysyłał. Ja nie mogłem się powstrzymać. Ostatnio mogę myśleć tylko o tobie. Umieram, kiedy nie mogę cię zobaczyć. Dałbym ci wszystko. Lepiej tu skończę. Doskonale wiesz, co do ciebie czuję. Przestań. Raz poszliśmy na obiad. Raz. To wszystko. Susan. Nieładnie. Mam teraz rodzinę. Przykro mi, ale nie mogę się z tobą zobaczyć. Marnujesz czas i pieniądze. Mam teraz rodzinę. Przykro mi, ale nie mogę się z tobą zobaczyć. Udało nam się naprawić sprawy z Erykiem. No i jest Zoe. Musimy spróbować i sprawić, żeby to działało. Nasza córka potrzebuje obojga rodziców. Więc tak, nie mogę po prostu z tobą uciec. Życie nie jest filmem z Julią Roberts, rozumiesz? Ale czasami szaleństwo może zmienić twoje życie na lepsze. Naprawdę chcesz być kobietą, która za 10 lat uświadomi sobie, że zmarnowała swoje najlepsze lata żyjąc z człowiekiem, którego nigdy nie kochała? Ja... Posłuchaj, kocham swojego męża. Mogę zapiekować się Zoe, już ci mówiłem. Będę dla niej dobrym ojcem, jeśli chcesz. To tak nie działa. Nic nie wiesz o dzieciach. Nauczę się? Odpuść sobie. Poważnie. Nigdy sobie ciebie nie odpuszczę, Susan. No dalej, nie bądź taka. Łamiesz mi serce. Oj. To jest najlepsze, gdy powiedzieliśmy, że kochaliśmy męża, czy że kochamy męża, a pokazało się kłamca. A liar. Oj. No zamknij się, po prostu zamknij, dobrze? To zbyt skomplikowane, nawet cię dobrze nie znam. Ja potrzebuję więcej czasu, żeby to przemyśleć. Zamknij mordę i więcej nie dzwoń. Tak, dobrze. Przepraszam, Susan. Poniosło mnie. Ale proszę, tylko to przemyśl. Mam czas, poczekam. Słuchaj, muszę iść. Robi się późno. Zaczekaj. Tak? Kiedy zadzwonię w następny piątek. Odbierzesz, prawda? Nie, przykro mi, ale to koniec. Żegnam i życzę szczęścia. Może, ale do tego czasu pewnie znajdziesz lepszą dziewczynę. Tak, odbiorę, to znaczy jeśli tu będę. Nie, przykro mi, spieprzaj. Chyba powinnam coś zrobić z tymi kwiatami.
Naprawdę chciałabym je zatrzymać, ale nie chcę, żeby Eric wiedział, że mam tajemniczego wielbiciela. To nie jest taki tajemniczy wielbiciel. Eric nie może tego zobaczyć, czy nie może ich zobaczyć. Weź je i wypierdol do śmieci. Naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem. Gdzie mogę je schować? One są piękne. Tak, gdzie mogę je schować? Stolik do kawy. To raczej nie jest miejsce na schowanie. Pianino. To prezent ślubny od ojca Eryka. Nie miałem zbyt dużo czasu na ćwiczenia. Ale kiedy ćwiczę, dzieje się coś naprawdę dziwnego. Grupa kotów przychodzi na balkon i gapi się na mnie. Próbują mi coś powiedzieć. Och, nie mogę teraz grać. Obudziłabym Zoe. Eric kupił ten stół kilka tygodni temu, w komisie meblowym. Nie mam teraz zbyt dużo pieniędzy. Powinno być lepiej, kiedy wrócę do pracy za kilka miesięcy. Sypialnia Zoe. Połyska, popatrz na Zoe. Szybko usypia, moja dziewczynka. Wygląda tak słodko. Nie chcę jej obudzić, będziemy jutro miały cały dzień dla siebie. Półka. Jeden z tych tanich mebli z marketu do samodzielnego składania. A tu możesz to użyć? Teraz mogę powiedzieć Ericowi, że Mandy przyniosła je dla Zoe. Wydaje się to dość niewinnym kłamstwem. Wątpię, żeby w ogóle zauważył. Mam nadzieję, że śnisz o czymś przyjemnym, moja gwiazdeczko. Eric musiał przyjść wcześniej. Ale dlaczego? Coś się stało. Coś się stało definitywnie. Wcześniej wróciłeś. Coś się stało? Tak. Pomyślmy o tym przez chwilę. Coś się stało? Tak, Susan. Stało się. Nie oglądałaś telewizji? Nie słuchałaś radia? Z nikim dzisiaj nie rozmawiałaś? Co się stało? Był jakiś wypadek? O Boże, tylko nie kolejny rozbity samolot. Eric, po prostu powiedz mi, co jest nie tak, dobrze? To znowu ci zastrani terroryści. Tu, zaraz za rogiem. Dałabyś wiary? Więc to była bomba? Tak, w restauracji. Chaos rozlewa się po mieście. Wszyscy panikują. Policja i wojsko są wszędzie. Ale ciebie to nie obchodzi, prawda, Susan? No, oczywiście, że się przejmuję. Nie miałam pojęcia, nie oglądałam wiadomości cały dzień, leciały kreskówki. Jezu, jesteś cały? Nic mi nie jest. Coś ci się stało? Nie, raczej nie. Ale taksówka oberwała dość mocno. Byłem tam, kiedy się stało. Było pewno dymu. Chmury pyłu tak gęste, że nie można było, kurwa, nic zobaczyć. Więc się zatrzymałem. I nagle jakiś van wali we mnie w tył. Słyszę krzyki swoich pasażerów. Wrzaski na tylnej szybie. Jest krew. I wtedy następny samochód wjeżdża prosto w nas. I wszyscy tkwimy w tym burdelu. Nikt nie wie, co się dzieje. Ale wyobrażamy sobie, że to może być koniec świata. Ale nie. To był jakiś szajbus z cholerną bombą. Zamknęli wszystkie główne ulice na wypadek, gdyby było ich więcej. O której to było? Było 7 wieczorem. 2 godziny szukałem kogoś, kto odholuje tą przeklętą taksówkę do garażu. Wyobrażasz sobie, że nasze ubezpieczenie nie pokrywa tego typu rzeczy? Powinieneś był do mnie zadzwonić. Dzwoniłem. 4 razy. Nie odbierałaś. Musiałam być... Tak, tak. Byłaś zajęta dzieckiem. Za każdym razem ta sama historia. Wciąż mamy to wino w lodówce, prawda? Przynieś kieliszki, Susan. Muszę się napić.
O, dobra, już go nie wkurwiajmy więcej. To i tak nie ma sensu. W porządku, przyniosę kieliszki, ty weź wino. Ale na pewno nie chcesz najpierw pójść pod prysznic? Nie, potrzebuję się tylko napić. Mogę się umyć później. Dobra, mamy kieliszki. Cholera. Odbierzesz? Jeśli to Jerry, powiedz mu, że mnie nie ma. Nie chcę z nim dzisiaj rozmawiać. Halo? To znowu ja. Przepraszam, ale musieliśmy znów usłyszeć twój głos. Musiałem znów usłyszeć twój głos. Kocham cię, Susan. Susan? Jesteś tam jeszcze? Proszę, powiedz coś. Cokolwiek. Ja... Bardzo mi przykro, ale nie ma go w domu. Dziękuję, ale jesteśmy już ubezpieczeni gdzie indziej. Bardzo mi przykro, ale nie ma go w domu. Słucham? On jest w pracy, prawda? Jeszcze nie wrócił, Jerry. Może spróbujesz zadzwonić znowu rano. Nie wróci do późna, jasne? To Jerry? Nie ma mnie, po prostu go spław. Susan, tak mi przykro. Powinienem się rozłączyć? W porządku, trzymaj się, odłóż słuchawkę. Oj, kurde. Wtedy zaczęła się kłótnia. Powoli przerodziła się w coś większego. Coś okropnego. Głupie docinki i stare wyrzuty zmieszane z alkoholem zmieniły się w chorą wymianę bezsensownych oskarżeń. Nie pierwszy raz się kłóciliśmy. Ale to był ostatni raz. Rozejrzyj się po tym mieszkaniu. Co za bajzel. Słuchaj, wiem, że cały dzień jesteś Zoe, ale ona nie jest już noworodkiem, ma już pół roku. Będziesz musiała lepiej zorganizować sobie dzień i coś tu zrobić. Jeśli inne kobiety znajdują czas, czemu ty nie możesz? Eric, jesteś pijany, zejdź ze mnie, dobrze? Nie bądź redny, robię co mogę. Tego jeszcze bardziej rozjuszy. Kończę tą rozmowę. Oczywiście, że tak. Zawsze tak robisz, prawda? Kończą ci się argumenty, kończysz rozmowę, później zamykasz się w łazience i kurwa płaczesz. Mam dość powtarzania w kółko tej samej śpiewki. Więc czemu sobie nie odpuścisz na miłość boską? Zachowujesz się, jakbym zrobiła coś okropnego. Nawet nie wiem, jaki jest problem. Jest coś, o czym mi nie mówisz, Eric? Wiedziałabyś, gdybyś mnie słuchała. Ale nigdy mnie nie słuchasz, prawda? Ani jednego słowa, które kiedykolwiek powiedziałem. Dobra, wszystko jasne. To nie ty. To alkohol przez ciebie przemawia. Nie powinnam brać nic z tego na poważnie. Wiem, że jutro będziesz mnie za to przepraszał. To tylko kilka kieliszków i ty też trochę wypiłaś. Nie jestem pijany. Chciałbym być. Może wtedy mógłbym się śmiać z tego gównianego życia i nie przejmować się tak. A, to dobre. Naprawdę tak się przejmujesz, Eric, że powinieneś dostać medal czy coś. Wydawało mi się, że powiedziałaś, że nie będziesz się do mnie odzywać. Jesteś zakłamana, Susan. Zakłamana. Ojej. Nie bądź wredny, robię co mogę. Czemu nie spojrzysz na siebie, idioto? Dobra, jedziemy z grubej rury. Czemu nie spojrzysz na siebie, idioto? Więc teraz jestem idiotą, tak? Ty wciąż się nie czepiasz, o nic. Nie, to się zbierało i wiesz o tym, Susan. Jeśli jesteś ze mną tak nieszczęśliwy, co kurwa wciąż tu robisz? Spakuj swoje rzeczy i zostaw mnie w spokoju. Wyrzucasz mnie? To jest moje pierdolone mieszkanie. Wypływałem kurwa flaki przez 7 lat, żeby je kupić. Nigdzie się nie wybieram. Nie bądź wredny, robię co mogę.
Doprawdy? W porządku, robisz co możesz. Na pewno dbasz o swojego męża, który wraca do domu po ciężkim dniu pracy. Pewnie jest głodny. Ale chwilunia, gdzie jego obiad? Och, nie zgadnę. Nie przygotowałaś, bo byłaś zbyt zajęta zmieniem pieluszek, śpiewaniem i zabawa, i praniem. Tak, tak myślę. Nie zamierzam czuć się z tego powodu winna. Gdybyś spędzał ze swoją córką więcej czasu, wiedziałbyś, jakie ważne są te rzeczy. Więc przepraszam, nie, najuprzejmiej nie ma obiadu dla zapracowanego męża. Od teraz będzie musiał sam dla siebie gotować. Ponieważ, wiesz co? Żona pracuje tak samo ciężko, jest naprawdę zmęczona, bycie w ten sposób traktowana. Lepiej, żeby przywykła, bo to dopiero początek. Nastąpią tu pewne zmiany. Mam dość bycia ustawionym przez ciebie po kątach. Ja dbam o to, żeby chleb był na stole, prawda? Jestem głową tej rodziny. Będę ustawiał zasady i utrzymywał zasłużony szacunek. Jak możesz tak do mnie mówić? Traktujesz mnie jak śmiecia. Nie zapomniałeś o czymś? Jestem twoją żoną, matką twojego dziecka. Nic to dla ciebie nie znaczy? Żona i matka? Czemu nie zaczniesz się tak zachowywać? Kiedy ostatnio okazałaś się, że ci na mnie zależy? Mówisz wyłącznie o dziecku. Kocham mnie bez reszty. Przysięgam, że tak. Ale chcę też mieć żonę. Kiedy mnie ostatnio chociaż pocałowałaś? Nawet nie mówię o seksie. Och, wiedziałam. To ci tak bardzo doskwiera, prawda? Oczywiście, że mi kurwa doskwiera. Nie przeszkadza ci, że nigdy nie mamy dla siebie czasu? Posłuchaj, jesteśmy młodymi rodzicami, to zawsze trudne. Wszystkie pary przez to przechodzą, tak słyszałam. Jebać to. Słyszałem co innego. Eryk, jesteś pijany, zejdź ze mnie, dobrze? Słuchaj, rozumiem, że miałeś naprawdę zły dzień, ale to nie moja wina, że wybuchła bomba i uszkodziła twój samochód. Bardzo bym chciała, żebyś się teraz uspokoił. Jestem pewna, że możemy wszystko uporządkować. Zawsze tak robimy. To ty tak uważasz. Tak? A jak ty uważasz, Eryk? Jak ja uważam? Więc nagle jest ważne, co ja uważam. Więc powiem ci, jasne. Myślę, że jesteś leniwa, Susan. Cały dzień nic nie robisz, kiedy ja wylewam siódme poty, żeby zapewnić byt tej rodzinie. Myślę, że próbujesz przerzucić na mnie odpowiedzialność, jak zawsze. Uważam, że używasz dziecka jako uniwersalnej wymówki. A ja myślę, że jesteś dupkiem. Jak śmiesz oskarżać mnie o takie rzeczy? Wystarczy spojrzeć na to mieszkanie, żeby wiedzieć, że to prawda. Puść mnie, muszę iść sprawdzić, co u Zoe. Zostawiłem w pokoju otwarte okno. Może być jej zimno. Zgadza się. Po prostu odejdź. To tyle. Tylko tyle potrafisz robić, Susan. Nigdy niczego nie kończysz. Jeśli jest coś, czego nie chcę dokończyć, to ta głupia rozmowa. Dlaczego? Boisz się, że mogę mieć rację? Obawiasz się spojrzeć prawdzie w oczy? Zoe na pewno nic nie jest. Na najgorętsze lato od dawna. Przyda się jej tam trochę świeżego powietrza. Zgadza się? Ja. Tak myślę. Dobrze, nieważne. Nic złego nie zrobiłam. Oczywiście, że nie, bo jesteś kurwa idealna, prawda? Nie to powiedziałam. Jeśli jesteś taka idealna, ta, czemu tu jesteśmy, kłócąc się? To wszystko jest popieprzone. Zachowujesz się jak pięciolatek. Co u diabła jest z tobą nie tak? Ty, Susan. Zawsze wiedziałaś, że za jakie sznurki pociągnąć, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Przestań. Przestać, Susan? Dopiero zacząłem. Powinniśmy sobie w końcu powiedzieć, co naprawdę myślimy, prawda? Nie zauważyliśmy, kiedy na zewnątrz rozpętała się burza. Byłam tak zajęta tą głupią kłótnią, że i tak zapomniałam o otwartym oknie. A kwiaty, te pierdolone kwiaty, tam zaraz koło jej łóżka.
Miała jakąś rzadką alergię na pyłek, ale nie mogliśmy o tym wiedzieć. Skąd mielibyśmy wiedzieć? Jest rzadka. Zaczęła kaszleć i dusić się. Kiedy ją znaleźliśmy, była... Po dwóch dniach, które wydawały się narkotycznym snem, Eric wyszedł i nigdy nie wrócił. Znaleźli go prawie tydzień później. Zapił się na śmierć w lesie. Prawie go nie poznałem, kiedy pokazali mi go w kostnicy. To było naprawdę gorące lato. Wyglądał źle. Pani Ashworth, ja... Dziękuję, że mi to pani opowiedziała. Teraz rozumiem. Rozumiem, czemu jest pani wciąż taka smutna. Czego od nas chcesz? Ogłuchłeś? Mitzi, ja się tym zajmę. Wypuść nas natychmiast, ty durniu. Mitzi. Zostaw ją w spokoju. Nie waż się. Nie, weź lepiej mnie. Weź mnie. Jeśli skrzywdzisz moją przyjaciółkę, ja cię... Co? O co chodzi? Wypuszczasz mnie? Tak po prostu? Gdzie moja przyjaciółka? Co jej zrobiłeś? Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Cat Lady. Trzymajcie się. Hej, hej!